wspaniałą i szybko przygotowaną wystawę. Proszę Państwa, 400 lat temu mija dokładnie jutro. Henryk IV Bourbon powołuje pierwszego w Gdańsku i pierwszego na ziemiach polskich konsula. Jest to związane z tym, że obecni w Gdańsku Francuzi prowadzą bardzo ożywioną współpracę z w owym czasie najbogatszym miastem Polski i decyzją ówczesnego króla, taka decyzja jest podjęta, szereg różnych formalności przy udziale takiej właśnie osoby jak konsul jest ułatwiona. Proszę Państwa, 200 lat później Jean Hafner, który jest lekarzem wojsk napoleońskich, zauroczony pięknem miasta Sopotu, postanawia tu się osiedlić i rozpoczyna tą wspaniałą część historii naszego miasta. Na początku ubiegłego wieku decyzją władz polskich powstaje miasto Gdynia, pojawia się marynarka wojenna, polska marynarka wojenna i kontakty od początku Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, najstarszego towarzystwa takiego w Polsce.